Siema, patrzcie to. Dlaczego ta beta tak stoi? Słuchajcie, dlaczego tak stoi? Bo po prostu będę ją wymiarował do produkcji, przygotowuję się do produkcji właśnie rolek do jazdy na tylnych. Ten kąt to już jest taki kąt, gdzie już swobodnie można jechać na jednym kole. Bez problemu, ale trzeba kontrolować gaz. Lagi są, mają w tej chwili kąt taki. Jak te lagi dojdą tutaj tak równo do powierzchni, to wtedy jest taka stabilna jazda. No oczywiście przechył motocykla jest większy, ale jest wtedy po prostu ten punkt, gdzie motocykl Wam sunie na bezgaziu po prostu na tym jednym kole. Dobra, ja postaram się go podnieść. O! To już jest fajna taka pozycja do jazdy na kółku. Jeszcze ten kąt, czyli po prostu ja tutaj przy projektowaniu tej rolki tylnej do nauki jazdy na motocyklu zrobię trzy regulacje. Mi się wydaje, że więcej jest nie potrzeba. A czemu lecisz na mnie? Czemu ty lecisz na mnie? Rozmawiałem dzisiaj z kolegą Tomkiem i mówi, Jaras, jakbyś ty miał koła Supermoto w tej becie, to dopiero byś śmigał na tym kole, nie? A ja mówię mu, słuchaj, no ja wszystko wiem, ale lepiej mi się jeździ na kołach enduro. No i mówi do mnie tak, że próbował właśnie na takich kołach enduro, ale go rzucało na boki. Ja wiem, że przy tych oponach będzie rzucało na boki, nie jest ta opona za szeroka. Ale ja to mam opanowane, ja mogę się bujać i w prawo i w lewo, do przodu, do tyłu, mi to jest bez znaczenia w czasie wheelie na motocyklu. Ale zrobię Wam, zrobię, zaprojektuję takie rolki, będą w sprzedaży. Czyli tutaj trzeba będzie od tego odcinka do tego odcinka wymyśleć taką łapę, która nie będzie dochodziła. Będzie standardem i tylko ewentualnie na szerokość wahacza będziemy to dopasowywać. Właśnie, no nie wiem, czy jest sens pierw zrobić na betę, ale muszę zrobić na betę, żeby po prostu to Wam przetestować, sprawdzić dokładnie te kąty, jakie chcemy uzyskać, żeby to już w sprzedaży było. O, tak się spawa, tak powinienem, o, tak się nauczyć spawać. A nauczę się. Tu zaczął, tu skończył. Nie, tu zaczął, tu skończył. Też się nauczył. Ciekawy jestem, kto mi to przerysował. Ja wiem kto. Na uzdowie. Ale spoko. To jest motocykl do rzucania. No i tak, na tej odległości, bo wiadomo, tu gdzieś jeszcze będzie mocowanie do... Każdy ma jakieś mocowanie właśnie tego... hamulca, linki hamulca, czyli taki odcinek mamy, już zaraz wezmę miarę, szkoda, że nie mam tu jakiegoś KTM-a. Ten odcinek będzie gdzieś około 15 cm i tu będzie taka wielka łapa skręcana na trzy śruby. Czyli tutaj mamy taką łapę 15 cm. Będzie łapana tak i tam skręcana. Raz, dwa, chyba dwie śruby tutaj wejdą. Trzecia nie, bo może haczyć o oponę. Nie, trzy. Dobra. Spójrzmy, że trzy. To mamy 15. Teraz odtąd łapa. Łapa by musiała być gdzieś... Ja bym ją zrobił gdzieś na 50 cm. 50. Ta łapa wyszła tak. Czyli byśmy mieli pod takim kątem. Tak.
I kolejny element to by był już, tutaj mamy tak 50 i tu odtąd gdzieś jakieś 40, 50 kolejne, czyli tu już byśmy mieli metr. Ale tak by musiało być, ktoś mi będzie musiał, podniesiemy go wysoko, ktoś by musiał mi go przytrzymać i wtedy ja dokładnie to powymierzam. Oczywiście ta moja rolka do nauki jazdy na kole będzie miała wiele otworów, bo będę musiał je dopasowywać pod właśnie kąt i skuteczność właśnie oporu o powierzchnię. Coś takiego, nie chcę być inaczej. Czyli dokładnie, od jutra zajmuję się tylko tym, czyli rolką do nauki jazdy na kole. No muszę wam jakoś to ułatwić. Nie wiem, jaki koszt tego jeszcze będzie. No wiadomo, że coś muszę zarobić, nie ukrywam. Ale nie będzie to jakaś, nie wiadomo jaka drożyzna. Nie wiem, ile materiału jeszcze na to wyjdzie. No w końcu wulkanizator zamówił mi fartuch do tamtej opony. Mam nową oponę na enduro i w sobotę chcę właśnie jechać trenować Kubę na Godziembie i potrzebuję właśnie oponę, żebym chociaż te podjazdy mógł robić. Chociaż ja powiem wam, że nawet na takiej oponie idzie też podjazdy robić. Techniki trzeba, a tam opona to jest tam pół biedy. Na jakieś górzyste tereny, no to tak. Kurczę, jak mało jeżdżona jest to moja becina. Jaka fajna ta rama jest czerwona. Motocykle są mega, słuchajcie. Kłady są fajne, ale motocykle są też bardzo fajne. Ciężko się określić. Zależy po prostu, na czym się siedzi. Dobra, słuchajcie, no to co? Ja od jutra zaczynam wymiarować i tworzyć właśnie takie rolki. Rolkami będzie można się poruszać po torze. Po lesie, no po prostu wszędzie z tą rolką będzie można pojechać. Czy będzie miała homologację? Nie będzie miała homologacji. No co, a jak kółka do rowera montujecie cztery, to mają homologację? Nie mają. Nie, żartuję. Ja sobie robię. Cross enduro to nie jest na ulicy. Dobra, to lecę. Trzymajcie się. Czekajcie na efekt końcowy. Na pewno będzie filmik z próby. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.